Dobra. Dawaj. Obecnie współpracuję z portalem warszawskim Życie Stolicyjne. Występował w wielu topowych programach rozrywkowych. Wiadomość. Roli wariatki na kanale Lord Rusu. Można ująć sprawę następująco. Ja i mój redaktor Jan Kapela jesteśmy swego rodzaju trendsetterami, jeżeli chodzi o freakfighty. Nie było jeszcze ludzi, którzy jednoznacznie są kojarzeni z nurtem prawicowym czy lewicowym. Kapela nie ma żadnych świętości, szarga pamięć żołnierzy wyklętych, szarga pamięć górników, którzy oddawali krew i życie za Polskę i musi dostać w ten pusty lewacki łeb i od tego jestem ja, żeby to wykonać. Dzięki! No tak, a ja po prostu szukałem jakiegoś prawaka, któremu mógłbym wpierdolić, a jeszcze chcą mi za to zapłacić. Ziemowicz sam się zgłosił, więc ja się cieszę, że będę miał tą przyjemność, bo po co się bić na ulicy, jak można tak kulturalnie w oktagonie rozwiązywać sprawy, spory również polityczne i chętnie to zrobię, pokażę wyższość lewicy nad prawicą. Również w sportach walki. Jasiu, miejsce lewicy jest na szubienicy, to jest pierwsza sprawa. A druga jest taka, że to możesz pokazać, wiesz, dziurawy nos od mefedronu najwyżej, jak sobie instastory robisz na Instagrama. Sytuacja wygląda... Mogę, a i tak cię załatwię. W porządku, zobaczymy. Zrozum to. Ruchy będzie wiosna, byczku, także zobaczymy. Przede wszystkim odzywa się do mnie bardzo dużo osób, które jest urażone twoją publicystyką. Szargasz pamięć górników z kopalni Wujek, z kopalni Ziemowic, z kopalni Piast. Mieszasz do swojej brudnej publicystyki ikony polskiej niepodległości i symbole narodowe dla wielu Polaków. I to jest bezeceństwo. I ludzie, którzy za komuny stawiali opór komunistom, teraz by tobie łeb roztrzaskali za to, co ty mówisz. Nie masz w ogóle świętości, czas, żeby cię ktoś tego nauczył. I nasza walka będzie okazją do tego, żeby moja prawica była oniesiona w górze, a ty, żebyś pokornie przeprosił i się wreszcie zreflektował za wszystkie obrażania porządnych ludzi, których się dopuszczasz w internecie. Ja nikogo, niczego nie szargam, nikogo nie obrażam, przypominam pewne historyczne fakty. Ty jako spadkobierca imion po kopalniach Piast i Ziemowic pewnie dobrze pamiętasz, jak się skończył bohaterski protest górników. Klękli przed komunistycznym panem. I tak samo klękniesz przede mną, bo po prostu Jasiu, tak klękać, jest to ty historii. Mówisz przed swoimi kolegami z krytyki politycznej na pewno. Pierwsza sprawa, nauczę cię pokory i to już szybciej niż ci się wydaje. Nikt mnie nie nauczy pokory, po prostu będę przypominał o prawdzie, o tym, jakie są fakty historyczne, o tym, jakim Jan Paweł II był zbrodniarzem. Człowieku, ale to jakby wiesz, masz poklas taniej publiki o nurcie lewicowym. Ja mam w domu obraz Jana Pawła II i dla mnie to jest osoba święta. Byłem ja mam w domu w rodzinie 10 katolickiej. Obrazów Jana Pawła II i nie przeszkadza mi to pamiętać, jakie ma zasługi dla świata, ukrywanie pedofilii, AIDS w Afryce. Dobra, nikt tego nie chce słuchać teraz, Jasiu, bo tutaj Ziemowit powiedział, że się zgodził na walkę. Dlatego, że Casio dał dużo hajsu. Mam nadzieję, że tobie dużo dali, bo ja nie mam stówki w marynarce, więcej żeby ci rzucić. Ja mam dyszkę. No to jak Ziemowit, Jasiu, chcesz dyszkę od Ziemowita, czy nie? No nie, no poniżej stówy to nie ruszam się. Jasiu, nie wal z dychy, bo będzie bida. No dobra. Ja tylko cichy, już dobra, dodam, dawaj. Bo tu zaczęli chłopacy, a pominąłeś naszego push-barbera. No właśnie, chcę przejść do naszego puszka. Witam. Push-barber, gdzie jest swój rywal? Gdzie jest mój rywal? No, był dosyć duży problem z rywalem, ponieważ każdy... Ja mogę wyjaśnić, bo tu może będziesz dobra. Się bał. Jakby był pomysł, Push Barber na przykład zaproponował tego śmiecia El Tosta, no a po prostu no jakby ja od razu mówię oficjalnie, że będziecie mogli mnie rozliczać, nawet jakbym kurwa zobaczył ciekawą walkę, to nigdy tego śmiecia nie wezmę, więc El Tost po prostu Push Barber został bez rywala, bo Push Barber miał pomysł na El Tosta, a nigdy ten człowiek nigdy w mojej federacji nie zawalczy, więc na razie Push Barber został bez rywala i Julka, ciebie zapytać, bo nasuwa się tu pytanie, bo sama mówisz, że jesteś królową dram, więc powiedz mi, jak to było z tą zbiórką na twojego psa? Czy to było oszustwo, szukałeś widzów, czy nie? Czekałam na to pytanie i byłam na to bardzo przygotowana, a więc ja nagrałam filmik na YouTube'a, ale to mogę powtórzyć tutaj jeszcze publiczności, bo dużo osób mogło nie słyszeć, że ja zrobiłam zbiórkę na psa, bo przyznaję, nie miałam w tamtym momencie pieniędzy za bardzo i
zamiast nazwać, że to jest na leczenie psa, to nazwałam to na operację. I sam Wardęga mi to przyznał, że tylko tutaj popełniłam błąd. Więc przeprosiłam ogólnie na YouTubie za ten błąd i za to, żeby się odkuć jakoś z tego. Powiedziałam, że jeszcze wpłacę na pieski i jeśli ktoś się czuje urażony, to mogę mu oddać te pieniądze, ponieważ już teraz nie narzekam z zarobków, bo po prostu no, lepiej mi idzie z pieniędzmi, bo wpadłam na nowy pomysł zarobków i mam pieniądze. Od kiedy mam 18 lat, to już mogę sobie zarabiać więcej, tak? I zarobiłaś dużo na tym OnlyFansie? No, żebyś, no w cholerę. Tylko trzeba jeszcze lepiej poprowadzić. Jakby dla mnie to nie jest w ogóle wstydliwy temat, czy coś. Ja mogę jakby o tym rozmawiać. Dla mnie to nie jest nic strasznego, że wstawiam zdjęcia w bieliźnie i dostaję za to kupę siana. Więc no... Znaczy myślę, że widzowie woleliby zobaczyć te zdjęcia niż rozmowę o nich, więc zmienimy temat. Wróćmy do tego. Jasiu, powiedz mi, takie rzeczy mówisz, piszesz. Czy miałeś dużo sparingów na ulicy? Dużo ludzi chciało cię wyjaśnić? Czy raczej jak cię widzą, to sobie dają spokój? A jak myślisz? No ja myślę, że to śmiechem pękają, jak cię widzą, Jasiu, na ulicy. Zdarza się, tak. Nie, wszyscy są mili naprawdę. To w internecie ludzie tak wyładowują swoje frustracje, ale na ulicy nie miałem żadnych nieprzyjemności. Być może jeszcze będę miał. Ale cóż, no to ludzie mają problemy, ja nie mam problemu. Nie, to ty masz problem, bo ty nie masz żadnej odpowiedzialności za słowo. Obrażasz święte symbole, obrażasz pamięć prawdę, Jana Pawła II. Niewygodna. Mordo, przyszedłeś na Marsz Niepodległości, to by cię chłopaki przorali w 5 minut na Marsz Niepodległości, jakbyś się pojawił. Przyszedłbyś na Marsz Niepodległości, to byś stamtąd nie wyszedł za to, co robisz. Byłem 5 razy na Marszu Niepodległości. No i właśnie widać, jak twoja gęba wygląda, wariacie, bez kitu, no. Jasiu, a nie wolałbyś zawalczyć z Krzysiem Stanowskim, którego nazwałeś kmiotem? Oczywiście, żebym chętnie to zrobił. Może jakaś walka charytatywna, coś dla dzieci razem zrobimy, albo może tomik wierszy, no nie wiem. No. Bardzo dziękuję w każdym razie Krzysiowi za zaangażowanie w promocję mojej osoby i bardzo to było miłe z mojej jego strony. No właśnie, dajesz Krzyśkowi chociaż 600 zł za tą promocję, bo wydaje mi się, że taką kampanię reklamową ci strzelił, że to kosztuje kilkadziesiąt milion tysięcy. Myślę. No właśnie, odpaliłeś mu coś chociaż? Nie. Czemu? Ale myślę, że wyślę mu szampana jakiegoś czy coś. No to mam nadzieję, że dotrzymasz słowa i coś mu wyślesz. Masz problem z utrzymywaniem, ale no i dobra. Oczywiście zapraszamy redaktora Mazurka i redaktora Stanowskiego na walkę naszą, prawda? Myślę, że jako dziennikarze w honorowym miejscu mogą oglądać naszą walkę. Chociaż trochę się boję, bo Krzysiu tak się spocił w trakcie rozmowy ze mną, to boję, co by było w oktagonie, to nie wiem. No dobra, powiedz mi, Ziemowit. Słucham. Czy nie czujesz dużej presji przez to? Bo tak naprawdę, umówmy się, 90% widzów będzie chciało zobaczyć, jak Jasiu dostaje w pierdol, a ty musisz go spuścić, więc w takim razie czy wytrzymasz tą presję? Zacytuję mojego włodarza. To moja presja. Oczywiście, że czuję presję. Podchodzę do tego z pokorą. Szanuję rywala mojego, Jana Kapelę, i mam przyjemność po prostu obić mu ten lewacki łeb w oktagonie i nauczyć go szacunku. Biorę oczywiście pod uwagę, że mogę przegrać. Mam do tego olimpijską nastawienie do walki z Kapelą. Podajemy sobie ręce, szanuję go w oktagonie, ale w oktagonie kończą się żarty, wjeżdżam w niego, urywam mu ten lewacki łeb i plan na walkę jest bardzo prosty. Moja prawa ręka, pęka Kapeli szczęka, a potem melanż Saska Kępa. Każdy może pomarzyć, nie denerwuj się, będę łagodny. A weź mnie nie rozśmieszaj, naprawdę. Kasio, jak ty widzisz w ogóle tą walkę? Bo Jasiu jest dość mały w stosunku do Ziemowita. Tak, a po ile ważycie ogólnie? Zatrzymać. Tak? Gdzie ze swojej świętej księgi? Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz prochu... i chętnie ci w tym pomogę. Jasiu, prochu to tu szukaj w nosie, bo ci coś wypada na stole, wiesz? Tak? Gdzie? Pod stołem, jeszcze szurni. I na kolana pod ten stół. Otwórz szczura, Jasiu. Chyba musisz mi podać. No dobra, panowie, myślę... I Kozakowski! Chciałeś proch, to masz proch. No tutaj grubo się zaczęło. O,
razu poszedliście. Co? Poczułem. Chodź, wariacie, słyszysz? Jasiu, to chodź sobie, od razu wyjaśnimy, wiesz. Bez kitu. Twoją karierę przysypie piach zapomnienia, żebyś sobie, kurwa, zapamiętał to. A za ten brokat, wariacie, to jak cię trafię w tej klatce, to bez kitu cię odezwę. To jest anielski pył, który zmieni z ciebie lewaka, że będziesz jeszcze srał tęczą. Gdyby nie ci ochroniarze, to byś już kwiczał i przepraszał. Rozumiesz to? Rozumiesz to? Ja jestem Ziemowit Piastko Zapoś. Nie, przekonaj mnie, Rozumiesz to? No to chodź, kurwa. Dobra, dawajcie, siadamy. Ja jeszcze mam pytanko, Karolina. A ty ogólnie darzysz sympatią kamerzystę, czy nienawidzisz go? Bo chyba razem współpracowaliście też kiedyś, tak? No tak, współpracowaliśmy, ale wiesz, to już są stare dzieje tak naprawdę, a jak wiesz, no czas leczy rany, także... Czyli jest ci obojętny. Tak, jest mi obojętny. Pierwsze obalenie. A już myślałem, że się nic nie stanie tutaj. Że pierwszy face to face, na którym się nic nie stanie. Z tego to chyba będzie wielka zapaśnicza walka. Przepraszam wszystkich, ja pierwszy raz chodzę na szpilkach i ja ni chuja nie umiem na tym chodzić, więc przepraszam, to moja wina. Nie wiem, że pierwsza to jeszcze po takich schodach dziurawych, także jest dobrze. Dobrze. Więc i tak dam radę. Pozycja bokserska teraz, oby panie. Przodem do kamery. Przodem. Dobra, dzięki. Ja, bo pamiętam, jako dzieciaczek, gdzieś tam początkujący youtuber jeszcze byłem, pojechałem na charytatywną imprezę i właśnie piękni młodzi tam grali koncercik i pamiętam, jak miło mnie przyjęli, wzięli mnie nawet na scenę i tak dalej, bo sobie robiłem tam filmika, ile tam widzów miałem, początkujący byłem. I dzisiaj musimy się bić, także to jest w ogóle takie miszmasz, ale sport. Mój nie rodzony, musicie, chcecie. Mój rodzony brat jest wielki. No chcemy, fan. Chcemy. Nie? Tutaj wymiany zdań chyba nie będzie.